wszystkim. Ja sobie konwój, a zarządzaj konwojem, opuść konwój. Wy sobie zostaliście. Ja wychodzę, znajduję nową... Bo dawajcie robimy wyścig jakieś. O, do ludzka akurat, jak dołączam. Szybka podróż. Co jest w tej, pod tą niebieską ikonką? Pod zielonymi ikonkami na mapie są ludzie w konwoju, pod niebieskimi ikonkami na mapie są znajomi. Dobra, ty jesteś... O, zniknąłeś mi. Ale tak, bo wybieram samochód. Aha, okej. Oni to dodali w jakimś update'cie, bo jak nie, to było od początku. Serio, jak wyglądam? To jest Acura NSX-R. To nie jest... to jest Honda akurat, nie Acura, bo na rynek europejski chyba, nie? Z tym, że to nie jest zwykła Honda. Chodź pokażę ci, jakie to jest szybkie. To jest Honda pod drag robiona. Okay, ja mam tu do setki chyba jedną sekundę. Właśnie widzę, że coś bardzo taka obniżona z tyłu, a przód podniesiony. No, no dokładnie. To co, lecimy od zera czy rolling start? Wiesz co, ja tutaj i tak nie mam trakcji w tym aucie, bo to ma 2000 koni, więc nie aha, wiem. Aha, no bo ty RTR-a ten... masz. No. Także no jedź dobra, po prostu pokażę, pierwszy. Mniej więcej będę wiedział. Dobra. No fajnie, jak jakiś Bugatti. No powiem ci chyba, że nawet Bugatti to by to porobiło. Ja mam nie wiem, mówię, sekundę, coś takiego. Dobra, to co robimy? Aha, to losowanie, tak? Dokładnie, losowania. To możemy ja sobie specjalnie sobie żadnych nie wybierałem samochodów. No. Nie losowałem ani nic, więc trochę tam tych Whispinów mam, ale nie wiem, czym się mogłem powiedzieć to samo, ale mam 600 Whispinów, więc to mi to się ryba. To robiłeś jakieś, po prostu ich nie wybierałeś od razu, tak? W ogóle, ja chyba od roku nie otwieram żadnego Whispina, nie? Dostaję, bo mam VIP-a co chwilę i no. Spoko, ja nie wiem, czy mam dosyć Whispinów, żeby coś wylosować, bo czasami się samochody to nie losują. To tylko 5 potrzeba, więc tak? 5 myślę, że byś miał. Zwykłych tych Whispinów pojedynczych, nie super Whispin, tylko te zwykłe 5 Whispinów, bo doszedłem do wniosku, że jak są super Whispiny albo zwykłych 10, to jest już troszeczkę za dużo. Bo tak to przynajmniej mamy czym żonglować, a tak, no wiesz, 10 byśmy wylosowali albo potrójnie, to zawsze by wyszło dobrze, bo albo kasę wylosujesz, albo jakieś dobre auto, a tutaj zawsze jest ta niepewność. No. Dobra, no to możemy zacząć losować. Dobra, ja wchodzę do menu i losuję. Tylko, że ja mam 3 super Whispiny i 4 zwykłe, to od których zacząć? 4 zwykłe, jeden. Wiesz co, na razie wyprzytykamy te zwykłe, weźmiesz 4, no i później weźmiesz jednego super Whispina, a ja pojadę po prostu zwykłego, nie? Dobra. Albo w sumie pojadę tak jak ty i też wezmę jednego super Whispina. Dobra, spoko, no to losuję. Ja też, lecę. Ja jeszcze 580 mam. Uwaga, 10 tysięcy kredytów. A ja mam Acura RSX. Acura. Okay. Co zrobić? Dodaj do warsztatu, niech będzie, bo już jedną mam zrobioną. Fiestę. Można sprzedać teraz? Tak. Doszedł update, gdzie można sprzedawać. 5 tysięcy, czyli mam Acura RSX i 5 tysięcy. 130 tysięcy kredytów. Czekaj. Co? O nie, to już może jakiś samochód. A SVT Cobra R? 190 tysięcy kredytów. Ej, nie dropnąłem za żadnego samochodu. Co? No ale se za to możesz kupić. Bo jeżeli masz wystarczająco dużo kredytów, to możesz się dostosować mniej więcej do mnie i kupić sobie auto podobne do mojego, tylko możesz tuningować to, bo i tak cię stać. Ja chyba mam wszystkie samochody takie. 20 tysięcy i 2 auta, czyli jeszcze jeden Whispin mi zwykły został. Ja polecę zwykłym w sumie. Ty poleć już tym super Whispinem. Dobra, no to ja wezmę sobie super. Mercedes AMG GTR 2017. Dostosuję się. No dobra, czyli mogę stuningować go co najmniej za 20 tysięcy. To myślę, że polecę w trakcję. To będzie najlepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. Dobra, ja trafiłem Alumicraft Forza Edition, ale sprzedaję go, bo mam kilka takich. O kurde. Dobra, czyli co wybierzemy? Jakie samochody? No on jest w klasie S1, czyli możesz wziąć coś do S1 po prostu, tak myślę. Cokolwiek? Cokolwiek w S1, no żeby było szybsze od mojego na przykład, jeżeli chcesz wygrać. Wiesz, bo to chodzi mi o klasę, żeby mniej więcej było wyrównane. Ja mam S1 chyba, czekaj, 898 to miało, dobrze mówię? Tak, 858, o. Okej, okay, no i za 20 tysięcy możesz tuning zrobić, tak? Ja mogę tuning, a ty możesz za tyle, ile masz kasy, no trudno. Takie są zasady. Aha. Tak jest, o to chodzi właśnie. A, w ten sposób.
No ja tam no dlatego mam... nie każdy ma szansę, nie? Ja mam właśnie nielimitowaną ilość kasy, bo tutaj wygrałem gdzieś z 300 tysięcy, 310 tysięcy kredytów. No właśnie. Także teoretycznie powinienem sobie wziąć każdy samochód i go stuningować, nie? No właśnie, ja sobie wezmę... Oj, co sobie, nic tu nie wezmę. GTR, nie, czy ten Mercedes jest bardzo dobry ogólnie. Tak, tylko on że... On jest super przyczepny, ja byłem zaskoczony jak nim jeździłem. Spróbuję zmienić napęd. O, AWD. Będzie bezpieczniej. Mówisz, że AWD, tak? Tak, 10 tysięcy mam wydane. Dobrze mówię, pokaż koszyk. No to ja biorę Lambo. 10 tysięcy. Ja pierdziele, ale mam lipę. Pierwszy raz, bo zawsze jak losowałem z kimś, aha, to ja miałem w sumie lepiej. A widzisz. A teraz to tak kurde się odwróciła sytuacja, no. Raz się przegrywa, raz się przegrywa, nie? No tak. Ja wezmę Urcielago, może być? Może być. Czy nie za dobra, mocne? To mam tak. Nie, myślę, że nie za mocne. To ja się spytam inaczej. Ja mam 20 900. Wybaczysz mi te 900 kredytów? Tak, a 20 900, ale co? Bo nie... 20 tysięcy i 900 kredytów po prostu. W sensie wydałem tyle kasy, bo miałem do 20 tysięcy, a mam 20 900. Dobra. To ja zresetuję w takim razie ulepszenie do tego Murcielaga. Cyk. A w sumie on dalej jest... Ale jestem S1. Dobra. 20 tysięcy, za 20 tysięcy można zrobić tuning. Czyli za 20 tysięcy powiedzmy, nie? No dobra, no okej, to ja robię tunik na przyczepność i zrobimy jakiś wyścig. Dobra, może zwykły być. Wyścig, nie? Może być. Mhm. No, na przykład Goliata, Piotrek powiedział Goliata, ja się jak najbardziej piszę na Goliata. A do jakąś moją trasę możesz wziąć, ja tam mam... Ja się twoich teraz boję, człowieku. Jak to? Same dirty tylko. No właśnie, ja jeżdżałem GGTR-em. No to podwyższasz zawieszenie, dajesz... Ja na przykład mam zrobionego Veneno na oponach terenowych i jest bardzo dobry. O Boże. Dobra. Jak jeszcze były te zawody z jazdą dowolną, było całkiem okej. Okay. No. 18 tysięcy. Lucek tego czatu nie widzi chyba. No nie widzi, nie widzi. Ja nie widzę tego czatu. W ogóle zwiesił mi się licznik widzów, muszę sobie odświeżyć stronę. Aha, nie, bo mnie wylogowało. O, czy ktoś się zagrał? O kurde, stary. Ja 20 tysięcy wydałem już na tuning i mamy 874. Trudno, że tak jechać. No dobra, no życie, nie? Jest nowelą. Urcielago. Będzie dobrze. Okej, teraz jest. 127 ludzi mam, piękne. I tak, Jezu. Co ja tutaj... A, tu jeszcze body mam do niego. Ale to 30 tysięcy kosztuje, nie. No. To innym razem. Kurde, ja nic nie zrobię. Kasztelan. Wy tak sobie gracie na luzie, a ja Ligę Wasa tylko jadę. No to kurde, ziom, gratulacje, stary. Już testujesz, widzę. Dobra, też się tak tutaj. Testuję furę. To której zmiana konwoju z widzami? Nie wiem, zobaczymy, bo na razie gram z Luskiem, dopiero zaczęliśmy spokojnie, tak jak mówiłem. Mamy 24 godziny. Aha, bo ty tam sobie robisz rotację, tak? Tak, no bo wiesz, grałem na razie z jedną ekipą, teraz jadę z tobą i później, żeby nie było tak, że ktoś się poczuje poszkodowany, bo sporo osób jest, no to z inną ekipą będziemy grali, a, nie? No, rozumiem. No, u ciebie jak tam jest ponad 100 osób, to tak, u mnie na streamie jest 80. Też dużo, jak na Facebooka, to powiem ci, że jest dobrze, na Facebooku z 16 bym miał. No, na Facebooku powiem ci, że osoby, które miały po 1500, po 3000 widzów na YouTubie, na Facebooku mają po 16, naprawdę. No, właśnie mój kolega właśnie. Paweł, nie? On sobie tak czasami gra i po dwóch godzinach ma, patrzę, 15 widzów. Ja na początku też tak miałem, nie? Tak, ludzie... no bo to ludzie muszą, wiesz, przesiąść się, nie? Tak, ludzie nie są w Polsce przekonani do Facebooka, jeśli chodzi o streamy. I mało który youtuber w Polsce po prostu przesiada się z taką grupą, nie? Bo jeśli chodzi o zagranicznych youtuberów, no tam z Brazylii to naprawdę dużo osób przechodzi na Facebooka. Ale tutaj u nas jest trochę z tym problem, nie? Nie są przyzwyczajeni do oglądania streamów na Facebooku. Ja odnoszę dziwne wrażenie, że na Facebooku jest troszeczkę mniejsza jakość. Sam jak oglądam czasami streamy twoje albo kogoś innego, to mam wrażenie, że po prostu obraz nie jest tak ostry, jakby był na przykład na Facebooku czy na Twitchu. Na YouTube albo na Twitchu. Tak, wiesz co, było tak, bo Facebook miał jakiś czas temu ograniczenie do 6 megabitów na sekundę, nieważne jaką tam rozdzielczość sobie wybrałeś, ale teraz zwiększył do 16, także ponad dwukrotnie można z wyższą jakością streamować, także to jest nie ma z tym lepiej problemu. Niż na Twitchu.
bo na Twitchu jak nie masz partnerstwa, masz do 3500 tylko. Tak, ale teraz jeszcze Facebook wprowadzi coś dalej niż Twitch, bo Twitch i tak ma transkodowanie, nie? I to jak jesteś fajny, no, to masz transkodowanie, to ci tak, na Twitchu no, to włączą. No właśnie. A na YouTubie, na Facebooku robią coś zupełnie nowego, czyli bez transkodowania. Bezpośrednio aha, ten renderowany przez OBS-a obraz leci do widza. Także jak ty na przykład sobie odpalisz streama 6000 no, megabitów na sekundę, no to widz otrzymuje dokładnie taką samą kopię, jak ty wysyłasz do internetu. Nic nie no transkoduje się, lepiej, wiesz, po drodze. Nie tylko od widzów będziesz musiał wymagać, żeby oni mieli w miarę dobre łącze, żeby to udźwignąć, no, nie? No bo buforowanie pewnie będzie większe, nie? Wtedy. No i chodzi też o to, że dzięki temu zmniejszą się opóźnienia na streamie znacznie. Będą jeszcze mniejsze niż na Twitchu są. No tak, bo bezpośrednio sygnał będzie otrzymywał z tego, tak, ze streama od nadającego, nie? Tak, tak, dokładnie. On będzie tam rozdzielany po prostu, tam będą jakieś drobne opóźnienia, wiadomo, nie, bo to jest stream, ale nie będą to jakieś tam bardzo duże. No pół minuty to nie będzie, nie? No nie, no nie. Ale na początku, wiesz, ta platforma bardzo fajnie się rozbija, Facebook w sensie, nie? Wiadomo, że ten czat jeszcze nie jest taki jak na Twitchu i dużo rzeczy zawsze brakuje. Zawsze tak jest, jak zaczyna się coś, nie? A tak, Twitch to jest platforma stricte tylko do streamowania, a no, Facebook to jest portal społecznościowy. Od, no Facebook działa od ponad roku. Niedawno miał urodziny, jak ta platforma streamowa została wypuszczona. A i tak działa, nie? Twitch powiedzmy tam paręnaście lat temu, czy nie wiem od ilu lat tak, Twitch tak, funkcjonuje. To on przecież był no, w powijakach, nie? No, no. Dobra, zaczynamy, nie? Jest. Może najpierw zrobimy tutaj rolling start, tak jak jedziemy sobie obok ha? Siebie. Nie aha, wiem, czy słyszysz mój klakson. Ruszyłeś chyba za późno, nie? Odrobinkę, no, ale tam. Ten mnie lancerem porabia. Tu prosto, jakby co. Okej. Ej, no mamy, kurde, powiem ci, takie same szanse, tylko ja myślę, drzewo tak, nie przewalę oczywiście. Myślę, że tak, w miarę tak samo przyspieszaliśmy. Punkty mi zmalałyby na AWD dałem. Co to za wyścig jest? To nie jest Goliat. A nie, to jest to Goliat. To jest Goliat. A dobra, bo ja nigdy z przodu nie startowałem. Aha! Znaczy gdzieś tam z tyłu się trzymałem. Dużą ekipę mamy, to wiesz. No, 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 no jak się w 12 osób jedzie. Ty masz dobra, żeby się nie wywalić, żeby się nie rozwalić. Tam ciul, mogę być drugi. Drugi tutaj to i tak dobra pozycja jest. Tak jest. O Jezu, jak pieprznąłem w pedały. No jest stresik. Ale mi kierownica szaleje. Wow! A mnie nigdy tyle osób na streamie tutaj na Facebooku chyba nie oglądało. A ile od ciebie jest trochę teraz? Osób chyba przyszło. No tak z 90. O kurde, no to gratki. Chyba przyszło. Tak, parę no, osób przyszło. Kurde, ja to i tak bym się cieszył na Facebooka, 90 osób. No, to jest spoko wynik, ale wiesz co, ja się cieszę, że mam tam widzów takich, można powiedzieć, bardziej wiernych. Na Facebooku, na czacie jest spokój, mogę się ze wszystkimi no, no, dogadać, prowadzimy, wiesz, jakieś normalne rozmowy. Jest kameralnie po prostu, nie? Ma to swoje dobre no, strony. Wiadomo, że każdy streamer, youtuber... Oh shit! Wyleciałeś? Dążę do tego, żeby, wiesz, do jak największej grupy osób dotrzeć, ale z drugiej strony czasami po prostu chcesz się też dobrze bawić, nie? No dokładnie, no w streamach o to chodzi. Ty jesteś prowadzący, masz się świetnie bawić, a widzowie ci to umożliwiają. No tak. Tu też chodzi o to, że jak masz na przykład małą grupę osób, to dbasz o tych widzów i na przykład cokolwiek napiszą, nawet jak będzie jakiś widz, który zafollowuje cię, to ty to zauważysz i to i podziękujesz, tak, nie? Tak, tak. A no tutaj to są niektórzy streamerzy, którzy nawet donate'ów już nie czytają, bo tyle no tego tak, jest. Jak co chwilę to mają, to ciężko się skupić na tym, nie? No, to prawda. Pa, dogonił mnie, nie wierzę! O, mam kurde, lepsze auto, więc wiesz! Ale ciężko mi się tutaj w zakręty zmieścić. Tym samochodem. Mi też i w ogóle ciężko się tym AMG kieruje, pewnie dlatego, że dałem napęd na 4, a nie tak, na tak, myślę, że to dużo zrobiło, mówię tak, ci. Tak, kurde, jakbym cegłę prowadził. No, to samo. Ja miałem wcześniej Zondę Pagani Cinque. A widziałem, jeździłeś. Od tyłu nazwę powiedziałem. Najbardziej pomieszałem nazwę jak się dało, jak zwykle.
Dziękuję, Pagani Zombie. Kurde, nienawidzę takich... O, zakrętów! Gdzie jedziesz pod górkę? To jest chyba najgorszy zakręt na wyzwanie. Tak, bo w most możesz przypieprzyć chyba, tak jak zrobi tu Lucek. No, ja zablokowałem koła i już poleciałem. No, ja wolałem zwolnić, bo ogólnie przed tym zakrętem miałeś pod górkę i nic kompletnie nie było tam widać. Aha. Ty jeszcze na jakiej kamerze? Na... za autem. A, ja też. Nie, w Fordzie nie, jakoś inaczej nie potrafię jeździć. Na masce jest. Ja czasami biorę z kokpitu, ale na masce się kamera za bardzo trzęsie, jak dla mnie. Nie potrafię się skupić na drodze. A nie, to jakoś nie. Ej, halo! No nie wierzę! Nie wierzę! Co się stało się? Połączenie zostało przerwane, spróbuj ponownie później. Napiszcie F wszyscy w komentarzach. Piszemy. A streama F. Ci nie zerwało? Nie, nie, streama mam, jak mi z Forzy wywala. Aha. A, press F. Ej, to pay respect. Wiesz co, sprawdź sobie, znaczy później, czy masz zaktualizowany ten, Windows Defender. Podczas gry offline ta funkcja jest niedostępna, połącz się... O, jaki spam F! O, shit. Bardzo dobrze, że cię wywaliło. Ten pojedynek nie skończyłby się dla mnie dobrze. No, ten samochód jest wyjątkowy. To nie, co? No jeszcze raz, jeszcze raz. No tak, oczywiście. To co, mam wyjść, tak? No, to jakby już możesz to wyjść, ja już szkoda czasu, nie? Sesję. O Boże, no człowiek się tak stara, właśnie białka napije z wrażenia. Masakra. Chyba, że jak... Ale by się stonoga przydał, no coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Stonoga się... Jaki stonoga ma głos? Dzięki za spokoj, Zbigniew stonoga. Wiem, ale... On ma jakiś taki głos, czy jakiś... Nie, on tak mówi, że... Gruby, o Jezus, co to było? Kocham ten filtr. Czy coś takiego? O kurde, co to jest, ej? Ej, też mam voice moda, mogę zaszpanować. Nie wiem jaki, ale on ma jakiś taki bardziej krzykliwo-piskliwy głos. Stonoga ma denerwujący, on cały czas w porządek chodzi. Aż chyba znajdę ten zapis z naszego streama, jak ja mojego psa nagrałem. Ej, no, czaisz, co on zrobił w ogóle, raz byliśmy Co on robi w ogóle? Raz byliśmy na streamie i Piotrek był przez Discorda i odpalił voice moda i odpalił autotuna i nagle jego pies zaczął szczekać i jego pies był w autotunie. Zaraz to fajnie. Śmiesznie było. Mam zapisy ze streamów i z tamtego streama jest zapis. Jedyny zapis, jakiego nie miałem i tu też nie będzie, no to 24 godziny, bo jak gadałem z supportem YouTube'a, to maksimum 12 godzin to był zapis. Ja mogę tak, 12 godzin to jest maks. Tak. Streama na YouTubie. Na Facebooku jest gorzej, chyba 8 godzin tylko. No. Ja kiedyś ustawiłem bota, no chyba na YouTubie na tym, na streamie. O, teraz ty jesteś z przodu. Tak, ha? I kasował wszystkie wypowiedzi, które zaczynały się na kiedy. Tak. No tak, no bo tych pytań już było za dużo. Ludzie, kiedy to, kiedy tamto. No jak tak. Będzie, to będzie, no. No dokładnie, zawsze to samo powtarzam. Jak nagram, to będzie. O, fuck. Doskonały pojedynek. Już a co się stało? Zaliczyłem. Bo jeszcze na ma. Aha, bo właśnie się zastanawiałem, czemu widzę strzałkę zamiast twojej ikonki. Muszę, żeby mnie nie wywaliło. Ale ostatnio ja w ogóle nie miałem żadnego problemu z Forzą, to mnie tak od tygodnia zaczęło wywalać, nie wiem czemu. Zawsze to ja nie miałem problemu, a wszystkich wywalało i śmiałem się. Spróbuj sobie Windowsa zaktualizować, bo naprawdę Forza jest bardzo związana z Windowsem. Aha. No naprawdę, no aktualizuj sobie na bieżąco, albo włącz sobie opcję, żeby sam się aktualizował na bieżąco. Czy mam, no nie wiem ile, z tydzień temu była aktualizacja, czy jeszcze w tym tygodniu? Ale mimo to, bo nawet czasami wystarczy wejść sobie tam w ten Windows. Aha, i manualnie wyklikać. I manualnie to zrobić, bo on czasami nie aktualizuje się, mimo że tam to zaznaczysz. Aha, o no. Kurde. Jakieś tam ukryte kurde. Aktualizacje, nie wiem co. No właśnie, no Windows 10, to jest po prostu Windows 10, nie da się tego wytłumaczyć. Nie? No, jest to w niektórych momentach taki toporny system. Chociaż dla mnie jest fajny, po prostu nie ma z nim jakichś tam większych problemów.
Czy no, o dobre jest to, że wiesz, to jest multiplatformowe i teraz będziesz miał to na mobilnych, już masz zresztą na komputerze, to jest wszystko fajnie łączone, no to to jest okej, jednakże no, takie błędy typu Forza na Windows, które nawet nie odpala się w pełnym ekranie, tylko w trybie okienkowym, to jest dla mnie śmieszne po prostu. No, są takie niektóre jakieś rzeczy, które mogą denerwować. No bo wiesz o tym, jakby gra się odpalała na full screenie, więcej FPS-ów by było, a tak to ona jest w trybie okno bez ramek, no i tacy lubią sobie spadać. Te stare aplikacje faktycznie tak miały, te nowe niekoniecznie. To jest unifikowane. No ja w Forzie tak miałem. Miałeś? Aha. Tak, no ja mam RTX-a 2080 Ti, a uwierz mi, że ja na streamie miałem po 40 FPS-ów w tej grze. A, też coś takiego miałem, ale to wiesz dlaczego? To jak zminimalizowałem grę i powróciłem ją ponownie. To mi, się, to mi też tak spadało strasznie, to ale nie, to naprawili już. Ja musiałem właśnie czekać na patcha, bo mnie nic nie pomagało. Naprawili to. Woda, Jezu. Tak, jest nienawidzę ta woda. Wody. Jest ta woda. I tu jest ten zakręt. Bardzo dobrze, że powtarzamy ten wyścig. Ja sobie tu przejadę 30 na godzinę. Teraz. Patrz, jak się upiekło. To tak miało być po prostu. Tak miało być, tak. Ty, J-King, ty się pytasz, siemano byku, czy ty jeszcze żyjesz? No, halo, nie umarłem, mam dopiero 22 lata, nie? Jeszcze nie chcę skończyć ze sobą. Spokojnie. Cyk. O. Ten siedzi mi na plecach. Ja wolałem jednak ten pierwszy przejazd. No i tak. A, okej, widzę, że coś się tam zakończyło. Nie, serio, no cegła. Oskar chyba potrzebuje jakiegoś wspomagacza, bo za dobrze mu idzie. Wspomagacza? No, patrz. Weź, zostaw to, czy lepiej zostaw to. Wspomagacze, myślałem, że jakoś zaraz mi tą amfetaminę... Ciekawe, ile tam na prostej wyciągniesz, tym Mercedes. Oj, nie wiem, z 300? Tak strzelam. Nie no, 320 powinien polecieć. Optymistycznie myśląc. Pozdro od Ludzka. A dziękuję. Główny winowajca jest tu ze mną na Discordzie. Dobra, uwaga. O, nie. Już mam tak spocone ręce, naprawdę. Jezu. Ty masz jaką kierownicę? Ty masz skórzaną obręcz, czy? Tak jest, skórzana. Skórzaną, no. Ja sobie wziąłem z zamszu, no. I nie wiem, w sumie... Ja zamszową mam oryginalną od Trasmastera, to niby fajna, ale brudzi ręce. No właśnie, brudne łapy mam cały czas. Znaczy ja mam nadzieję, że ona się w końcu jakoś tam wytrze na tyle, że nie będzie brudzić. Będzie ci się świeciła w tym miejscu, tyle ci powiem. A, no to się kupi drugą. No, ileż to tam. Albo inną jakąś, bo ja mam takie teraz mocowanie wydrukowane w drukarce 3D. I też mogę każdą. Miałem, też no, i mogę każdą tą kierownicę od Sparko sobie podczepić. No. Ja też, tylko ja kupiłem adapter od. O Boże, nie pamiętam. Tam Sim Racing Hardware jest taka strona. I od nich kupiłem, no to trochę mnie kosztowało, ale za to no to ja mam metalowe akurat, nie? Także to już przetrwa wszystko. Jedyne co to czasami po obracaniu kierownicy, nie wiem, tak po 2-3 miesiącach trochę się luzują te śrubki, które to trzymają, ale to sobie kupiłem tego Treadlockera, posmaruję sobie gwint, no i ona zostaje w miejscu już, nie? Na PC nie mam miejsca w pokoju XD. To zmień pokój. Czy ja byłem na PGA? Słuchaj, no do PGA mam jakieś... Dominik, dzięki za sobą. Jakieś 500 metrów czy 600. O! Ale nie byłem. Serio? Tak. Jesteś no, tak blisko tych targów? Znaczy no... Rondo Rataje... Nie, dobra, przepraszam, z kilometr może. O, no coś takiego, z kilometr. No to jest 5 minut, nie? Tak, no. Jestem blisko jednak, że nie chciałem już kasy marnować, bo mówię, w tym miesiącu na Audi wydałem 500 zł na paliwo, więc na razie muszę przystopować trochę, a nie dostałem akredytacji. A ja jestem zły, że nie poszedłem, bo kurczę, mistrzostwa w Trackmanie były, a ja miałem na nie iść i miałem wziąć udział. Mistrzostwa w Trackmanie, weź mi nie przypominaj o tej grze. Jeszcze ja mikrofon pogryzłem jak ten, jak ją nagrywałem.
Właśnie, bo Lucek no, też grał w Trackmanie. Wiem, daj oglądałem wszystkie odcinki. Pa, jak mnie wypchał gnida. Wypchałem ja cię? Ci, że... No! Oj, przepraszam. No. Myślałem, że czysto wszedłem. Ja ale spoko, prawie... na następnym zakręcie wypadłem. O. Ja w Trackmanie prawie trochę zawodowo gram, dlatego chciałem wziąć udział w tych mistrzostwach. Jak teraz zobaczyłem streama z tych mistrzostw, to... A na czym grasz w Trackmanie? Ludzie... Na klawiaturze. No kiedyś właśnie. Na padzie grałem, ale stwierdziłem, że wolę na klawiaturze, bo są triki w Trackmanii, które trzeba wykonać szybkim ruchem palców i łatwiej mi się to na klawiaturze wykonywało. Szczególnie no i chyba mniejsze opóźnienie, nie? Od tego do maksymalnego skrętu, powiedzmy. Dokładnie. Tam jest taki trik, że jak jedziesz powoli i to możesz wprowadzić samochód w drift, mimo to, że jedzie bardzo wolno. Ale to wymaga... Poczekaj, jeszcze raz mi zaraz powiesz, bo ja wypadłem z trasy. Spoko. No, jeszcze raz. No, tam jest taki trik, że żeby wprowadzić w drift samochód, jak jedzie powoli i to wymaga tego, że skręcasz i dajesz gaz, puszczasz gaz, ciskasz spację i dociskasz skręt jeszcze raz, ale to musisz zrobić dosłownie w ułamku sekundy, nie? Tak, wiem. No, grałem w tą grę, wiem jak to wygląda tam. Okropna ta gra jest. Nie, jest okropna. Ja tam bardzo... Ha! O Jezu, tylko, że ja w tę grę gram od 2003 roku. Aha. Kiedy jeszcze pierwsze wersje wychodziły, także... No, czyli w takie... Nations masz ogarnięte też na pewno. Nations od samego początku, jeszcze wcześniej były pierwsze Trackmanie. Mhm. Prawie wszystkie wersje pudełkowe mam. Tam jednej mi chyba brakuje. Wow. No to prawdziwy fan. No można powiedzieć, że prawdziwy fan. Kiedyś nagrywałem z tego odcinki, ale pousuwałem wszystko na YouTubie, bo jakoś nie czułem tego, żeby nagrywać. Kiedyś chciałem się w to jakby wdrożyć, ale tworzyłeś nie było czasu mapki? I warunków. Tam? Tworzyłeś jakieś mapki? Map mam bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Jest strona internetowa, gdzie ludzie wysyłają swoje mapy i można bezpośrednio za jednym przyciskiem otworzyć grę czy z przeglądarki, która się powiązuje z grą i po prostu odpalać się w grze ta mapa, nie? Nawet nie trzeba jej pobierać. No tak. Robiłeś takie mapki jak Push Forward? Press Forward? Nie. Press forward, no. Nie robiłem takich mapek, bo one wymagają naprawdę długiego nakładu, bo tam to wymaga tego, że stawiasz klocek, jedziesz, testujesz mapę od początku, później drugi, później trzeci. Tak. Ludzie to po kilka miesięcy robią, nie? Wiem. Bo na przykład dziennie poświęcają na 2 godziny, 3 godziny robienie tej mapy i trochę im schodzi. To jest dużo czasu. Więc takich map nie robiłem, ale takie normalne, zwykłe mapki to czasami bardzo często się zdarzało. Nieźle. No, community jest całkiem spoko, tam z ludźmi z całego świata rozmawiam, ale tam jakieś zawody też są organizowane, tam jest też strona Mania Kalendar, gdzie tam pokazuje, gdzie jest pokazane, jakie są konkretne zawody w określonym tygodniu, na przykład w poniedziałek jest dla przykładu Shitfest, czyli ludzie tworzą najgorsze mapy, jakie mogą być. O jest. I później wszyscy na nich grają, nie? Ej, właśnie, bo my to gadu-gadu, a gdzie ty w ogóle jesteś? Z tyłu. Fuck, bo ja też wypadłem. No i tak się jeździ. Na kierownicy. Kurde, poluzowała mi się. Muszę sobie dokręcić tam tą śrubkę w środku, się poluzowało. No. Chodzi ci o tą śrubkę, którą dokręcasz do naby Trasmastera? Tak, tak. Ja mam nawet jej nieprzykręconej. Nie mam, tak? W ogóle nie używam tego, no. Tak ja mocno zaciskam, że nie muszę tego używać. I ja już mam metę jakby co, mam mecić? Tak, oczywiście, już jestem blisko. Chyba, że chcecie do 3 punktów, w sensie, bo są jeszcze 2 Goliaty teoretycznie. Jakie? Jest na Fortune Island i na Lego. Aha, nie, też mi dziękuję. Kurde! Ej, co jest? Nie potrafię jeździć. Nie twoje auto, no. Nie wiem. Kurde, nie włączyłem trybu streamera i teraz muzyka w Forzie gra. No, ja włączyłem, na szczęście.
No też sobie na początku, bo tak już się nie chce. Ja nie wiem, dlaczego ta opcja się nie zapisuje w grze. Jak no, za każdym razem jak włączasz grę, to musisz od nowa to robić. No, to jest słabe. Szkoda, że nie da się tego jakoś... To jest to samo jak z funkcją start-stop w samochodzie. Tak, ej, no, to jest ta bajka. Ja w Audi mam za każdym razem to samo wsiadam i mam start-stop włączony. To jest takie głupie, że ja normalnie zaraz pójdę do mechanika, powiem, żeby mi odłączył w ogóle ten system komputerem. No, jeżeli tego przez OBD nie wyłączy... No, chyba, ale niektóre samochody to zapamiętują. Wiesz ale... co, nie wiem, czy to się da wyłączyć. Nie znam się na tym aż tak. Wystarczy ale... kupić stary samochód, który tego nie ma. No właśnie. Ale to jest denerwujące mega, bo jak masz start-stop i nagle startujesz ze światła, to ci szarpie tym samochodem. Albo takie dziwne uczucie masz, że samochód ci nagle trzęsie i się wyłącza, nie? A? Ja nie lubię, znaczy, nie lubię takiego uczucia, że samochód nagle przestaje drgać, no bo wiadomo, jak silnik jest włączony, No to ten samochód jakieś tam delikatne drgania wywołuje. No tak. Mhm. I no a jeżeli on zgaśnie, no to nagle przestajesz te drgania czuć i taki dyskomfort można odczuć wtedy. No tak. No i przy okazji turbina obrywa. I tak, tak. W ogóle nie silnik moim zdaniem obrywa. To kup malucha, nie narzekasz. No, najlepsze rozwiązanie. No tak. Moje... I co teraz? Jedziemy na jakiś podium czy co? A masz podium? Bo ja nie wiem szczerze, ci powiem, czy jest. Trzeba jakiś wymyślić, no. Poczekaj. Pomyślmy, gdzie tu może być podium? Szukam jakichś skał. Pamięcią brodzę po mapie. Nie, ja żartuję. Tylko jak wy robicie, jak wy to kończycie ten pojedynek? Po prostu ogłaszam, kto wygrał i wygrany się cieszy. Mam jeszcze na tyle biedny kanał, że żadnych nagród nie ma. Użyj wzgórza przy Edynburgu po prawej stronie. Wzgórza? No i co on ci da? Po prostu przegrany zostanie zepchnięty z niego, czy co? Nie myślałem o tym, ale można tak zrobić. Ty tutaj, na tym, na molo dawaj podium zrobimy. Na molo? Ty, gdzie no, to jest molo? Tutaj jest molo teraz. Jeździłeś na molo? Co ty? W życiu chyba, nie wiem. Molo to ja znam z Forza Horizon 3. Tutaj jest, chodź. Czekaj, już cię wifi trubu wywuje. Znajomi online. Gdzie ty? A tu I jest! Musisz mnie zepchnąć teraz. I to będziesz jakby ty wygrany, no. Jak mnie zepchnąć. Hardkorowy koksu normalnie. Ten. A tu jest molo, dobra. To czekaj, muszę jakoś fajnie wjechać, żeby nie... A dobra, w sumie. Wjeżdżę Mercedesem. Weź Unimoga i zepchnij Unimogiem. Nie, musi ty Mercedesem, co ty? Mercedes wygrał, to Mercedes spycha. Tak. Jak ja tu wjadę. O ile płotki rozwali. Weź tak. Problemy nie z tych aut. Omiń ten słupek, tak jakbyś prosto na mnie jechał z tej trawy. O, no w sumie. I tak dasz radę, bo tam nie wiem czy... To i tak masz delikatne wzniesienie. A, czekaj, może tędy? Za niską furę masz. O, wjechałem, jest. O, jak nie możesz na coś wjechać, to wjeżdżaj zawsze tyłem i zawsze to pomaga. No tak, no bo tył zawsze wyżej. Czy to w GTA, w jakiejkolwiek grze? W każdej grze, w Trackmanie też. Wszędzie to tak działa. To jest tu chyba, nie? No, dawaj. Dobra, zaciskam poślady, bi. Bi, dobra. Dzisiaj ja przegrałem. Na 18. No i niestety Lucek przegrał. Jeżeli ktoś przegra, skończy w tym jeziorze.